Zamek Królewski w Chęcinach to jeden z najciekawszych zabytków w województwie świętokrzyskim, znajdujący się w odległości około 15 km od Kielc. Wzniesiony na górze zamkowej, najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku, już z daleka przyciąga uwagę turystów. Można stwierdzić, że trochę przypomina okręt na skalę. Podążając w stronę góry zamkowej, mijamy rzeźby dawnych władców Polski. To taka mała lekcja historii. Już na etapie planowania budowy zamku założono, że ma to być zamek nie do zdobycia. Dlatego właśnie umiejscowiono go na skalistym grzbiecie górującego nad okolicą wzniesienia o wysokości 367 metrów nad poziomem morza, około 70 metrów powyżej miasta. Żadne źródła nie podają dokładnych dat budowy tego zamku. Prawdopodobnie inicjatorem jego budowy był Wacław II, ówczesny król Czech i Polski. Wiemy natomiast na pewno, że mieszkał w nim Władysław Łokietek, który jeszcze jako książę zmienił oblicze Chęci. Dzięki niemu dokonano aktu lokacji miasta, a lista jego zasług dla tego miasta jest znacznie dłuższa. Za jego rządów Warownia ta stała się centrum gospodarczym, politycznym oraz militarnym. Obecnie odwiedzający Zamek Królewski w Chęcinach mogą zobaczyć skarbiec zamkowy, loch, studnie, narzędzia tortur oraz dwie wieże. Z wieży będziecie mogli podziwiać niesamowitą panoramę regionu świętokrzyskiego. Za panowania Władysława Łokietka twierdza ta z racji swojego położenia i dzięki wysokim 9-metrowym murom uznawana była za niemożliwą do zdobycia. Zamek był miejscem na tyle bezpiecznym, że król zdecydował się nawet zdeponować w nim skarbiec koronny w obawie przed zagrożeniem krzyżackim, a w 1318 roku umieszczono tu również skarbiec katedry archidiecezjalnej gnieźnieńskiej. Po śmierci Władysława Łokietka król Kazimierz Wielki dokonał rozbudowy zamku i stał się on wówczas jeszcze potężniejszą twierdzą, niezdobytą przez kolejne ponad 250 lat. Tutaj zapadały najważniejsze decyzje państwowe. Był to ośrodek życia politycznego, gdzie kilkukrotnie zwoływano zjazdy przedstawicieli stanu rycerskiego. Pełnił również ważną rolę w koncentracji wojsk wyruszających na wojnę z krzyżakami. Przez wiele wieków do zamku przybywali najznamienici goście. Wśród nich była też królowa Bona, żona Zygmunta I Starego, która później zamieszkała w zamku, a którą do dziś możemy tam spotkać jako białą damę. Kazimierz Wielki przeznaczył zamek na siedzibę wdów królewskich. Tu rezydowały m.in. jego druga żona Adelaida i siostra Elżbieta. W swojej historii zamek pełnił różne funkcje. Od końca XIV wieku twierdza służyła też jako więzienie stanu. Karę w nim odbywali m.in. Andrzej zwany Garbatym, przyrodni brat Władysława Jagiełły, a także sam Michał von Kuchmeister, późniejszy wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Po zwycięstwie pod Grunwaldem w 1410 roku Władysław Jagiełło osadził w zamkowych lochach wielu jeńców krzyżackich. Chęciny od średniowiecza stały się stolicą powiatu. Odbywały się tam sądy ziemskie oraz grodzkie. Najwyższym urzędnikiem zamkowym był starosta. Wśród sprawujących ten urząd najbardziej znani to m.in. Walenty Dębiński, kanclerz Wielki Koronny, czy Stefan Czarniecki, o którym wspomina nasz hymn. Przez lata zamek kilkukrotnie ulegał zniszczeniu. Obraz zniszczenia dopełnił się podczas dwóch wojen światowych. Wówczas wieże traktowane były jako cel dla pocisków. Na zamku znajduje się głęboka, ponad 100-metrowa, wykuta w skale studnia, sięgająca poniżej poziomu Doliny Chęcińskiej.
prowadził tędy podziemny korytarz do chęcińskiego kościoła, z którego korzystano podczas oblężenia. Według legend w podziemnych lochach znajdują się jeszcze skarby pozostawione przez królową Bonę, a na wzgórzach podobno pojawia się wieczorną porą rycerz na czarnym koniu. Na zamku jest stoisko, na którym znajdziemy hełmy i zbroje. Wszystkie te przedmioty bez żadnego skrępowania można sobie przymierzać, a to z pewnością ucieszy najmłodszych zwiedzających. Niewątpliwie zamek w Chęcinach jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków tego typu w Polsce. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.